Dzień dobry, dzisiaj jedziemy do Bukowna. Jestem teraz na bocznicy do ZGH Bolesław. Ślady wyjeżdżenia oceniam jako spore. Także zobaczymy, czy coś pojedzie. Właśnie mi ucieka pociąg na ZGH Bolesław. Tam jedzie stonka z jakimiś wagonami od strony kopalni Pomorzany. Jedzie teraz na ZGH Bolesława. Właśnie mi to ucieka. No ale tak to jest. Niestety ostatnio bardzo często mi coś ucieka. No ale niestety. Witam bardzo serdecznie. Jak wiecie, uciekł mi pociąg. I jak się z tym pogodzić? No cóż, tak to już po prostu bywa, że na Przemyśle jest bardzo trudno zrobić zdjęcie, ale dzięki temu to jest też bardzo ciekawe. Także nie jestem w ogóle jakoś smutny, zniesmaczony, zdenerwowany, niezadowolony z tego powodu, że pociąg mi uciekł, ponieważ to jest absolutnie naturalna, normalna sytuacja na kolei przemysłowej, więc będę po prostu czekał tutaj dalej, wiedząc, że moje szanse na ponowne zdjęcie nie są zbyt duże, ale jednak są. Pociąg jechał od strony kopalni Pomorzany w Olkuszu. No i pojechał na ZGH Bolesław. Filmy kolejowe z Olkusza, Karol Sawa.
pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Że nic już nie pojedzie. No i ja spróbuję jeszcze dojść, obejść zakład, dojść od innej strony, żeby cokolwiek udało się sfotografować jeszcze, ale no wątpię, żeby mi się udało obejść zakład, bo nie wiem, czy tam są warunki i tak dalej, także no zobaczymy. Tutaj dałoby się jakieś fajne zdjęcie zrobić, ponieważ gdzieś tutaj jest tor, który jest czynny, on jest gdzieś tutaj, nawet niedawno jechała drezyna tędy, dokładnie, ale nawet nie robiłem zdjęcia, no bo wiadomo, że to mnie nie interesuje ostatecznie drezyna. Tutaj super, super rzeczy na zakładzie, jakieś wielkie różne rzeczy. Różne jakieś takie rzeczy tu są. No ja cały czas obkrażam zakład po to, aby dostać się z drugiej strony, żeby była jakakolwiek szansa na wykonanie jakiegokolwiek zdjęcia, także całkiem szalony plan, nie mam pojęcia, czy tam dojdę, zobaczymy. Czy ktoś kiedyś widział coś dziwniejszego? Nieczynne tory przemysłowe w Bukownie. Tam w tle jest zakład Bolesław i tam stoi za bramą stonka, która może troszkę była widoczna teraz, nie wiem. Tutaj nieczynne skrzyżowanie z koleją przemysłową wąskotorową ZGH Bolesław. Tam dalej jest kolejna bocznica, więc jest tutaj bardzo dużo zlikwidowanej kolei przemysłowej po zakładach górniczo-hutniczych w Bukownie. Udało się trafić na manewry, jestem od drugiej strony. Także super. Brama jest w dalszym ciągu zamknięta, udało mi się obejść cały zakład dookoła. Wycieczka jak najbardziej jest udana, ponieważ udało się zrobić trochę zdjęć. Bardzo się cieszę. Oczywiście jest jeszcze dużo kadrów, które można tutaj wykonać. Jest jeszcze szlak do kopalni Pomorzany w Olkuszu. Najprawdopodobniej pociąg, który widziałem rano, jechał właśnie stamtąd. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ tam jeszcze jest jedna chyba czynna bocznica wcześniej, między ZGH a Pomorzanami. Także nie wiem dokładnie, skąd ten pociąg jechał. Tak czy siak, coś udało się zrobić, więc fajnie. Teraz będę się kierował na stację w Bukownie.
Stacja w Bukownie jest według mnie jedną z najklimatyczniejszych stacji, na jakich byłem. Myślę, że głównie ze względu na ilość torów, które tutaj są, w połączeniu z tym, że kompletnie nic się tutaj nie dzieje. W całej stacji jest kompletna pustka, kompletna cisza, nic, pusto. Jestem tu cały dzień i nie było tutaj nawet jednego pociągu towarowego, nie licząc LHS-u.